Cześć, jestem Kasztan. Zapraszam Was na prezentację kolejnego autosana. Model D83, którego właśnie skończyłem. Wysłałem na ModHub, czeka na testy, więc może w przyszłym tygodniu pojawi się już do pobrania, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Zapraszam. Bo intro jeszcze. No tak. No dobra, jestem już sobie w grze, w sklepie, jak widać jest tutaj przyczepa. Cena, jak widać, tutaj 16,5 koła. Dobra, to odpalamy. Dobra, jak widać, tak wyglądała sobie wersja standardowa. Tutaj mamy pojemność 8700, więc dobra, zacznijmy może od początku, czyli od kolorów. Tutaj paleta standardowa, jak w poprzednich autosanach, 64 kolory. Czyli maksymalnie ile można mieć wyżej. Tutaj kolor podstawowy, maluje nam się sama rama. Drugi kolor to jest podłoga z burtami, jak widać. No dobra, dalej tutaj mamy pojemności, to sobie zostawię na później. Teraz mamy opony, są cztery typy opon, trzy lizardy, te, które były wcześniej w autosanach, no i czwarty nowy, czyli te treborgi, tirówki. No i tutaj do wszystkich tych opon lizardów mamy do wyboru opony pojedyncze, wąskie, no i podwójne. W treborgach są tylko pojedyncze. No dobra, następna konfiguracja to wybór koloru słupków i podłogi. Standardowo mamy ustawione w kolorze burt. W kolejnej opcji zmienia się ten kolor na czerwony, stały, bez względu na jaką mamy konfigurację burt. Jak widać, całkiem fajnie można sobie ustawić to, dając na przykład kolor ramy na czerwony, taki sam jak mamy słupki. No dobra, jedziemy dalej. Dobra, następne mamy burty, standardowo mamy płaskie, możemy sobie zmienić te blachy na falowane. Ta opcja działa tylko na tych burtach, które tu widać, więc jeśli na przykład założymy sobie jakieś nadstawki, obojętnie jakie, to na nich już będą cały czas płaskie blachy w burtach. Dobra, dalej elementy dołączane, standardowo mamy chlapacze, opcja druga to jest zaczep tylny, następna zaczep z chlapaczami i ostatnia to po prostu bez chlapaczy i bez zaczepu, taka wiecie, bieda. No i na koniec pozostają nam tutaj błotniki, standardowo te przednie metalowe mamy, następnie plastikowe z przodu i z tyłu, takie wzorowane na tych autosanach z gier Moxion. I ostatnia opcja to bez niczego po prostu. No dobra, wracamy sobie do konfiguracji pojemności. Następna mamy tutaj 15,5 tysięcy litrów. Dochodzi nam tutaj opcja założenia plandeki. Mam do wyboru dwa kolory, czarny jak widać i niebieski. Jak widać całkiem fajnie, można sobie dopasować. Kolejna pojemność, nadstawki kolejne, mam tutaj 16700 litrów. Tutaj już możemy sobie odwzorować na przykład te przyczepy z gier Mokrzyna. Da się, widzieliście pewnie na fanpage'u, co niektórzy. No i ostatnia konfiguracja pojemności, tutaj podwójne nadstawki, 17,5 tysięcy litrów, także sporo, sporo. No i tu też oczywiście mamy dwie plandeki do wyboru. Dobra, zostały jeszcze dwie opcje konfiguracji pojemności. Obie są tutaj z pasami do włożenia po prostu bel albo innych tam palet. Pierwsza tutaj jak widać bez lewych burt. No i druga po prostu bez lewych i prawych burt. No i to chyba było tyle w tej prezentacji. Także powtórzę jeszcze raz. Przyczepa jedzie już wysłana do testów na ModHub. W przyszłym tygodniu może będzie już dostępna do pobrania na pecety i konsole oczywiście. No i dodam jeszcze, że to nie jest jakby finalna wersja. Będę jeszcze na nią pracował, będą jeszcze nadstawki drewniane przede wszystkim, jakieś tam różne rzeczy. No także ode mnie to tyle. Cześć!